Inwestowanie w kryptowaluty jest coraz popularniejsze, a w pewnym momencie przychodzi taki czas, kiedy te dwa światy, kryptowalut i tradycyjnych rynków finansowych, muszą się połączyć. Na przykład wtedy, kiedy podejmujemy decyzję o zakupie nieruchomości. I o tym dzisiaj powiem Wam w tym krótkim nagraniu. Aga Moczyńska, Fuzaria Group. Kryptowaluty są bardzo ciekawą formą inwestowania i wiele osób odnosi sukcesy na tym polu. Ale przychodzi taki moment, kiedy podejmujemy decyzję, żeby zyski osiągnięte z inwestycji w krypto w pewien sposób przenieść na tradycyjny rynek finansowy, czyli na przykład dokonać zakupu nieruchomości. Dobra wiadomość jest taka, że jest już kilka banków z tak zwanego high street, czyli nie są to banki niszowe, ale główne banki, które akceptują depozyt pochodzący z krypto. Co to oznacza? Nie wygląda to w ten sposób, że możemy kryptowalutą sfinansować depozyt. Operacja ta wygląda w ten sposób, że wycofujemy środki ze swojego konta kryptowalutowego, zamieniamy na walutę tradycyjną i wtedy takie środki możemy wykorzystać na depozyt do zakupu nieruchomości. Na dwie rzeczy należy tutaj zwrócić uwagę. Po pierwsze, to, że wybór banków będziemy mieli ograniczony. Po drugie, żeby upewnić się, czy kancelaria, którą wybraliśmy do prowadzenia transakcji, rozumie temat depozytu z krypto i będzie skłonna poprowadzić taką transakcję w naszym imieniu. Życzę Wam wielu sukcesów na polu i inwestowania w krypto, i na polu inwestowania w nieruchomości. I cieszę się bardzo, że postanowiliście dołączyć dzisiaj do krypto-eventu, bo to jest jedyne takiego rodzaju wydarzenie w UK. Życzę Wam świetnego dnia, super kontaktów i trafnych decyzji inwestycyjnych. Aga Moczyńska, Fuzaria Group.